W razie na pasieczysku parodia, jak widać, zaczęło się typowe lato, czyli już pod nogami chrzęści, tak jak ostatnio pokazywałem, to było żółto i fioletowo, teraz już jest tylko fioletowo i to też nie wszędzie, no tak to niestety tu wygląda, to jest po prostu piasek i jak się skończyły ulewy u nas, tak, słońce przygrzało, nie wiem, z 9 dni już chyba, albo z 8, nic nie pada, i już się skorupa zrobiła na ziemi. Także no nie wiem co będzie dalej, ale wróży mi to dwie susze i powódź w tym roku. No zobaczymy. No. Biednemu zawsze wiatr w oczy, a bogatemu to się i by go cieli, jak to mówią. No więc nie wiem. Zaraz zajrzymy sobie do tej rodzinki, do tej. Tam zobaczę jak ten przywieziony ostatni odkład wygląda. I tutaj przywiozłem trzy kolejne odkłady w ulach warszawskich poszerzanych, w tych skrzyneczkach. Tu są dwie, tu jest jeden, także tu jeszcze trzy rodzinki będą. Tutaj wsadziłem odkładzik, który dzisiaj wykonałem ze starą matką z mojej budki. Dwie ramki, jedna z czerwiem zasklepionym, jedna z czerwiem otwartym, obsiadające pszczoły, plus powiedzmy tyle, co tu widać. Dostały do tego ramkę pokarmu z zimy, taki mały plasterek, że jak będą chciały budować, żeby budowały, zatworek, pod którym pszczoły coś podbudowały, zakładam, że on się urwie, no ale jak się urwie, to się urwie. No i zatwór wspomniany. I one będą mieć tylko na razie taki wylotek, taki sęk, tu z tej strony, od strony wschodniej. Tu w razie czego jest możliwość powiększenia wylotku. To jest taki ulik mojej produkcji, jednościenny, warszawski, poszerzany na bodaj 20 ramek. No i konstrukcja powałki jest taka właśnie, że jak widać deski i ciach na podaszek. No i tak to wygląda. A tu na razie dwa kolejne odkłady pójdą do takich skrzynek warszawskich poszerzanych na 10 ramek, w zasadzie na 11. A potem te ule niestety wymagają tam poprawek, jak widać tu gdzieś daszek ciekł, wybuliło, więc ja muszę po prostu te ule naprawić. To nie wiem co tu się stało, ale być może w środku były myszy i jakieś zwierzęta się chciały do nich dostać. Więc zdarły, jak widać, tą przednią warstwę tego ula. Też jakoś będę musiał to naprawić. To są ule, które otrzymałem w prezencie od mojego znajomego. On przeszedł na ule wielkopolskie, a warszawiaków się pozbył. Ja z chęcią je przyjąłem. I chyba trzy z nich są właśnie z desek w środku. Aczkolwiek chyba z ociepleniem jakimś styropianowym. A dwa bodajże z jakiejś płyty, czy z czegoś tam, czy jeden, już nie pamiętam. Ja oczywiście wolę te drewniane, no ale jakie są, takie są. No, tam się pszczoły już nalatują. Już sobie znalazły, widzę chyba wylotek. Tak jest, no i przyzwyczają się, przystosują. Myślę, że sobie bez problemu tutaj poradzą. Dobra, i osadziłem trzeci odkład. Tu mamy jeden, tam mamy drugi i trzeci. Tu w 16 się okazało, bo tu jajeczka są, nawet są ładnie podlane, siła jest jaka jest, ale widzę, że jest jakiś matecznik, także pomimo, że matka czerwi, no z jakichś powodów pszczoły chcą ją wymienić od razu. Coś jest nie tak, no ale to tak to na pasiekę, czy tam pasieczysko parodia przystało, no nie może być inaczej. A tu sobie zaraz zobaczymy, jak to wygląda. To był ten odkład przywieziony tydzień temu. Powiększymy im trochę wylotek już, bo już myślę, że możemy. O, i będą mieć taki teraz. Widzę, że żyją, szerszenie nie wyrobowały. Coś widzę, pobielają. Myślę, że tutaj już jest taki wiek tego tej matki, że chyba już się pierwsze, albo będą się wygryzać pierwsze larwy, albo lada dzień. Właśnie, nie pamiętam w jakim stanie dołożyłem im tutaj, ale widzę, że jest biały wosk.
Tu mają jakiś chyba trochę pokarmu. O, proszę, czer zasklepiony, tu już jest. To był chyba ten plaster z matecznikami. Wyjmę go. Tak, to był ten plaster z matecznikami i jak widać czer zasklepiony już jest. Tam jest pewnie czerw niezasklepiony na kolejnym plastrze. Dobra, ja sobie jeszcze tylko zobaczę, czy są jajeczka, czy to jest w porządku. To wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Pczoły się nie zachowują, jakby coś było nie tak. Ten Łukaszowy dadan wygląda tak. One sobie siedzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W ośmiu uliczkach. Na ośmiu ramkach. Rozsunę tam zaraz parę ramek. Na górę nie chcą wchodzić. Na razie nie chcą budować. Głodne nie są, ale na pewno nie mają nadmiaru pokarmu. Także tu co? No dołożę jeszcze jedną rameczkę i na górze też jedną rameczkę, żeby miały spokój. Jeżeli by się okazało, że na przykład tu jest dużo czerwia zasklepionego, to te pszczółki jeszcze są w stanie fajnie w tym sezonie ruszyć. No i tak, i ta rodzinka się wyroiła. Ewidentnie jest słabsza niż być powinna. No trudno się mówi, nic się strasznego nie dzieje. Natomiast po prostu rameczkę z matecznikami takimi rojowymi dołożę do tamtej rodziny. No i niestety się to skończy dla matki źle, no ale ona i tak nie czerwi. Także no. Tam będzie wymiana matki. A ta rodzinka sobie spokojnie ruszy. Ja z niej zrobię jeszcze może jeden jakiś niewielki odkład i ona będzie ostatecznie tak jakby na 3 czy 4 podzielona. A ta rójka, mam nadzieję, że sobie jakiś dobry dom znajdzie. Jeszcze przejrzę tutaj drzewka, jakby się okazało, że dzisiaj wyszła ta rójka, ale pewnie to było wcześniej. Dobra, i trochę na własne życzenie. Miałem rójkę z tej rodziny. No myślę, że wyszła 2-3 dni temu. Okazuje się, że tu jest sporo nakropów w tym korpusie górnym. Dołożyłem jeszcze parę ramek odbudowanych. Tam jest, nie wiem, z 5 ramek, na których jest czerw zasklepiony. Jedna ramka została z matecznikami. Jedną ramkę z matecznikami podałem do tego słabiaczka SL4, czyli tu nastąpi zmiana genetyki na tamtą. Tamta rodzina to jest albo pociotek 16, albo pociotek L1, bo ja tą rodzinkę pamiętam, że zrobiłem i tam dawałem mateczniki te i te. No a tu zrobiłem taki odkładzik, zaraz tam jeszcze muszę zmniejszyć wylotek. Tu jest sporo całkiem pszczoły, te pszczoły, które siedziały w dolnym korpusie, plus ramka z czerwiem zasklepionym i matecznikami. One tu widzę trochę wychodzą. Natomiast no nie wiem czemu. A, bo tu mają dziurkę i widocznie jakoś tam z tej dziurki chcą skorzystać. W każdym razie tutaj jest też odkład z tamtej rodzinki. Także tamta została ostatecznie podzielona na 3. No z jednej strony szkoda, że się wyroiła, a z drugiej strony trochę na własne życzenie, bo widziałem, że tam jest ten początek nastroju rojowego w zeszłym tygodniu. I tam jakiś jeden matecznik widziałem z jajeczkami i stwierdziłem, że no jak przyjadę za tydzień, to jeszcze złapię rodzinkę ze starą matką i ją osierocę i ewentualnie będę miał mateczniki do podziału. A tak się nie stało, rodzinka wyszła wcześniej, niektóre mateczniki są jeszcze nie zasklepione, ale spora część, może większość jest zasklepionych, także ten nastrój rojowy jest już, znaczy czy był już dość zaawansowany i prawdopodobnie 2-3 dni temu wyszła rójka stąd. Ja wszystkie moje decyzje podejmuję na mojej pasiece jakby z myślą o długofalowym rozwoju pasieki i o tym, żeby jakby przede wszystkim pszczoły
w miarę możliwości były zdrowe i sobie żyły. Jeżeli idzie rójka, no ja mam tylko problem z tym, że ona pójdzie do jakiegoś pszczelarza, który pierwsze co zrobi, to ją odymi, a drugie co zrobi, ukręci łeb matce. To jest mój jedyny problem z rójkami. Nie mam żadnego problemu, jak mi rójka wychodzi, oprócz tego. Oczywiście, jak mogę, to staram się zapobiegać w tym sensie, że po prostu no dzielę rodzinę, jak ona dochodzi do siły, no po to właśnie, żeby mi ta rójka nie uciekła do innych pszczelarzy, ale, kto wie, może gdzieś tutaj do jakiejś mojej sztucznej barci taka rójka wejdzie. Tu są stąd chyba w linii prostej moje sztuczne barcie jakieś może 700 metrów, może mniej, może ciut więcej. No więc jest pewna szansa, że one po prostu sobie pójdą tam. A czy pójdą, nie wiem. Może jak będę na kolejnej pasiece, to trochę jeszcze wytłumaczę, dlaczego ja się tak bawię i babram z tymi plastrami, z tym brakiem dolnych beleczek i tak dalej, i tak dalej. Też tego nie lubię, ale wytłumaczę może później dlaczego. Także na pasiece parodia mamy dadant, mamy tą rodzinę, która się wyroiła. Będziemy mieć tutaj córki tej rodzinki też. Tam też będą córki tej rodzinki. Plus mamy w tej chwili cztery rodzinki w ulach warszawskich poszerzanych. Czyli mamy, jeżeli dobrze liczę, 8 rodzin. Chciałbym tutaj zazimować 10 albo 12 rodzin. A zobaczymy, jak to wyjdzie. Także jeżeli by to było 12, no to jeszcze nam brakuje 4. Będzie jeszcze na pewno coś tutaj przywiezione, bo te rodzinki stąd już nie będą dzielone. No jeszcze będę rozważał, co robić z tym Łukaszowym dadantem. Nie dlatego bym ją chciał dzielić, że ona jest zbyt silna, że prawda... No ona musi być podzielona, natomiast ona w tej chwili ma, tak jak pokazywałem, 8 uliczek na ramce dadanta Łukaszowym i to jest rodzinka taka, że po prostu przerwa w czerwieniu i dobrze zrobi. Ja generalnie uważam, że po prostu przerwa w czerwieniu w ciągu sezonu to jest jedna z podstaw, żeby utrzymać pszczoły w dobrej kondycji bez chemii. I tak samo podział, bo wtedy dzielimy też trochę warozę i mamy właśnie przerwę w czerwieniu i dwie rodziny, gdzie prawda, no, każda dostaje część z roztoczy. Jest pewna szansa, że jeżeli rodziny mają w podstawowym zakresie pewne zdolności do radzenia sobie z roztoczami, to że po prostu dzięki temu, że zmniejszymy liczbę roztoczy i damy przerwę w czerwieniu, to no jest pewna większa szansa, uważam, że rodzina sobie poradzi, że przetrwa i jakby no kolejne pokolenie będzie znów ciut lepsze. Znowu Bartek, pasieka nędza, las. Tutaj w tej chwili mam rodzinkę, w której powinna się już wygryźć matka. Tam jest kolejna, też z tej samej genetyki, to jest genetyka przedwojenna. Tutaj mamy rodzinę L1 z projektu Fort Knox. Tam jest odkład, który został po rodzinie L1 spoza fortu. Tu mamy kolejną fortową L1A. Tutaj niestety był ten problem z matką w jesieni. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. No i odkłady, które są wykonane w ramach projektu Fort Knox z rodziny B5, czyli z rodziny, która u mnie na pasiece przetrwała ten największy kryzys 2016-17. Jedna rodzinka jest zrobiona dla Łukasza i tu będzie prawdopodobnie dla Marcina i dla Ewy. Te rodzinki pójdą do nich. Mam nadzieję, że się będą u nich dobrze miały. Mam nadzieję, że tu się matki wygryzły i pojawią u nasienniom. No będziemy widzieć. Także zobaczymy, co się tu będzie działo. Ta rodzinka, myślę, że ona dostała sporo pszczoły lotnej, bo na tej pasiece była utworzona z niej tylko jedna rodzinka. Ona była w nastroju rojowym. Dostała kolejny korpus z włoszczyną, żeby ewentualnie coś nosić. Tutaj na tym gnieździe wyciętym, to jest szkółka dębowa otoczona, jest bardzo dużo jakiejś tam leśnej jeżyny i widziałem ostatnio, że pszczoły bardzo chętnie na to latały i to nawet dość bzyczało. Także no, kto wie, może nawet coś miotku przytargały, chociaż wątpię, żeby przytargały w takiej ilości, żeby można było coś zabrać. Ale myślę, że w tej chwili głodne nie są.
No i co? Pasieka rozpaczy. Tutaj mamy Wiktorię. Też Wiktorię. To jest ten odkładzik, który tam zrobiłem. Tam jest rodzina podzielona. Znaczy osierocona, przepraszam. I teraz trzeba będzie zrobić po prostu z niej no pewnie ze dwie dodatkowe niewielkie. A potem jedną ramkę z matecznikami podać tutaj. Trochę roboty będzie, a już mamy słoneczko nisko, koło 18.30, 19.00 już chyba jest. Także zobaczymy, może jutro przyjadę tutaj zrobić przegląd innych rodzin. Ciekawy jestem, jak ta rodzinka, którą teraz nagrywam po prawej, ona się tam dość fajnie rozwijała, dostała trochę syropku i dostała korpus, tam chyba 7 czy 8 ramek odbudowanej woszczyny. No zobaczymy, co się tu dzieje. Na szybko zobaczymy. I będzie ta rozpacz, bo pszczoły żyją. Pod ostatnim filmikiem tam jakieś pytanie zostało zadane przez kolegę Ciacho, którego serdecznie pozdrawiam. Dlaczego, skoro ta rodzina jest najsilniejsza w pasiece, to ja jej odmawiam potencjału selekcyjnego. Znaczy, po pierwsze, to ona nie jest najsilniejsza w pasiece, bo najsilniejsza w pasiece to jest ta, która w zeszłym roku była na dwóch uliczkach marnych wiosną, a dzisiaj jest silniejsza od tej. Też na czterech korpusach, ale z korpusem jednym wielkopolskim i tamtej pszczoły jest naprawdę gęściej i więcej i ona ma półtora korpusa miodu, ale jeszcze nie zasklepionego, rozrzuconego po całym ulu. Także tamta jest na pewno rodzina ładniejsza niż ta. No ja nie odmawiam potencjału selekcyjnego linii Wiktoria, tylko że problem jest w tym, że tej rodziny po prostu do tej pory ta rodzina nie została w jakiś sposób zweryfikowana, w sensie ona nie przeszła przez wąskie gardło. Dlatego ja ostatnio to tłumaczyłem, wydawało mi się, że to jest jasne, że po prostu zostawię tą rodzinkę, żeby sobie funkcjonowała, ale zrobię z niej sztuczną rójkę, czyli zasymulujemy, powiedzmy, w pewien bardzo, bardzo sztuczny sposób naturę, czyli tak jakby ta rodzina się wyroiła, osadzimy ją w innym ulu i będzie sobie funkcjonować. Jeżeli przeżyje do przyszłego roku, to ja już jej wtedy potencjału selekcyjnego nie odmówię. Natomiast po prostu ciężko mi jest rozmnażać intensywnie rodzinę, która do mnie przywędrowała w zeszłym roku i to jeszcze z linii komercyjnej. Z całym szacunkiem dla pana Łysonia, który hoduje linię Wiktorię, ja nie wierzę, że on palcem kiwnie w to, żeby ta rodzina, żeby ta linia miała jakąkolwiek zdolność obrony przed roztoczami. Także no niestety to trzeba po prostu robić samemu, a nie kupić linię Wiktorię, rozmnażać ją i cieszyć się, że jest w jednym roku najsilniejsza. Ja jestem głęboko przekonany, że gdybym tą rodzinę zostawił bez podziałów, to w połowie września by jej nie było. Może 100% to nie możemy mieć 100% pewności, ale myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa po prostu by jej w połowie września czy w październiku nie było, bo wiem, jak to wygląda po prostu w pierwszym etapie selekcji. Każda rodzina, która nie ma zdolności do zwalczania roztoczy samoistnie, po prostu z końcem drugiego sezonu albo jej nie ma, albo jej prawie nie ma. I kończy się w zimie. Po prostu choroby tam robią wszystko to, co chcą. Patogeny, wirusy. I stąd po prostu wolę rozmnażać rodziny, które są na dwóch korpusach, ale funkcjonują już u mnie w jakiejś ciągłości genetycznej 2-3 lata. Mam rodziny, które były ostatnio raz leczone w 2014. One są bądź to jakby w linii prostej z mojej rodziny, która przeżyła ten rok 2016-17, albo z tej, która została mi od Łukasza sprezentowana w 2017 wiosną. Ona już była wtedy u Łukasza 2 lata nieleczona i mam ciągłość jakby tych rodzin u siebie 2 lata później, czyli one były 2 lata nieleczone u Łukasza, 2 lata u mnie i one wprost się wywodzą jakby w ciągłości linii.
O, szerszeń widzę, tam zaglądał. Dlatego właśnie linii Wiktoria w tym roku nie chcę mnożyć intensywnie i wydawało mi się to bardziej niż oczywiste, ale najwidoczniej nie jest. Do roboty. Tu jest następna i tu jest jeszcze jedna. I tu mamy tą, którą pokazywałem przed chwilą. No właśnie dlatego nie chcę rozmnażać Wiktorii. To jest chyba bardziej niż oczywiste, że po prostu nie ma sensu tej linii rozmnażać. Natomiast niech sobie żyje i zobaczymy, co będzie. Być może dzięki przerwie w czerwieniu i temu, że jest w małym odkładziku, no to być może ona, tak jak mówię, jakoś tam przetrwa. Ale na pewno nie przetrwa w momencie, kiedy zostawilibyśmy ją w sile i powiedzieli, prawda, no żyj, radź sobie. No nie, nie ma szans. To są właśnie pszczoły komercyjne. Tak wyglądają, jak się nie leczy o dwa razy. No i tak, tu zrobiłem taki bardzo malutki odkładzik z moją Wiktorią. Biłem się, przyznam, z myślami, czy nie ukręcić jej łba. No ale zobaczymy, co będzie dalej. Na tamtym plasterku, gdzie pokazałem trzy pszczoły bez skrzydła, no to znalazłem jeszcze czwartą. Także no, w takim małym odkładziku dwuramkowym cztery pszczoły bez skrzydła w momencie, kiedy po prostu no, chwile pszczoły były bez czerwiu, bez matki, no i już się takie rzeczy pojawiają. Także no, dlatego wydaje mi się, że specjalnie nie ma sensu na tych pszczołach prowadzić selekcji, jak już jest genetyka znacząco lepsza. No i tak, w tamtej rodzince, no ja wiem, że nie pokazałem tego, ale generalnie była jedna ramka z dużą ilością mateczników, tam było chyba 7-8 mateczników i chyba ze 3 ramki po jednym mateczniku, na jednej 2 ramki, także ja zrobiłem z tego 3 rodzinki łącznie. Natomiast tu są właśnie te córki, to znaczy córki siostry będą tych dwóch. Natomiast tak, tu w tym ulu ostatnio pokazałem, osadziłem starą matkę. No i co się stało? No i ta stara matka uciekła. To znaczy ja tam dałem ramkę z jajkami, byłem przekonany, że dzięki temu te pszczoły zostaną. Natomiast ta ramka obecnie była wyczyszczona, więc nie wiem, czy po prostu to było tak, że jakieś mrówki wyczyściły, a pszczoły uznały, że ramka z jajkami to jest za mało, żeby zostać. Normalnie to jest tak, że jak się poda ramkę z czerwiem, no to pszczoły, no mała szansa, żeby uciekły, no ale najwidoczniej tam było tak, że jajka nie są wystarczające, żeby te pszczoły zostały. Ok, puścimy tutaj tą matkę. Ja ją wezmę na inne pasieczysko, bo jeżeli ona miałaby się zgubić, bo ja nie wiem, czy ona już, prawdopodobnie ona jest po jakichś już pierwszych lotach, być może już po wszystkich. Ona nie jest jeszcze taka duża jak matka czerwiąca, dlatego ja ją wezmę stąd, żeby broń Boże się nie naleciała na ten ul. Tutaj dołożyłem ramkę z matecznikami. No i mam nadzieję, że się właśnie genetyka wymieni. I ja w tym ulu też widziałem jakieś takie pszczoły bezskrzydłe, chociaż tu chyba jest na tyle duża siła, że one się jednak z tych pszczół bezskrzydłych czyszczą, czyli wyrzucają je na zewnątrz. Okej, jeszcze parę słów, tak, przy tych otwartych ulach, ja zaraz je będę zamykał, ale dlaczego ja takie różne dziwne kombinacje robię, to znaczy dlaczego te daję takie ramki jakieś, o, na przykład taką ramkę daję. Proszę, to jest ramka świeżo tu włożona. Dlaczego ja robię tak, że mam gniazdo na dwóch korpusach, a potem wycinam te plastry, wkładam do ramek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wynika z jakiegoś mojego, nazwijmy to, zdobywania wiedzy dotyczącego i doświadczenia dotyczącego pracy w takim systemie, w jakim ja pracuję. I wiedzy, powiedzmy, o tym, co pszczoły wolą, co chcą, a przynajmniej według tego, co jakby podpowiadają pewne badania, z którymi się zapoznałem, plus moje jakieś tam na razie krótkie doświadczenia. Generalnie tak. Ja sobie bardzo, ale to bardzo, bardzo chwalę pracę
na niskiej ramce, na szeroko niskiej ramce, czyli takiej jak jest 18 tutaj, w rodzinach tego typu jak ta Wiktoria. To znaczy, jeżeli jest rodzinka na kilku korpusach, dodajemy korpus, prawda, bez problemu, dodajemy ramki, te pszczoły szybko tam wchodzą, zajmują. Także to ta praca jest bardzo fajna i ja się nie dziwię pszczelarzom komercyjnym, którzy leczą, którzy trzymają te silne rodziny, że oni lubią te niskie ramki. Także to, no powiem tak, no jak ktoś leczy, to faktycznie ta gospodarka na niskiej ramce jest fajna. Natomiast dlaczego jakby przy takim podejściu jak moim i przy nieleczeniu ja uważam, że to niekoniecznie jest najlepsze rozwiązanie? No, to nieleczenie trzeba jakoś zacząć. To znaczy, no ja pokazałem właśnie, jak wygląda genetyka komercyjna, którą się nie leczy jeden sezon. No, bierzemy dwuramkowy odkładzik i mamy mnóstwo pszczół bez skrzydeł i tam ja jeszcze kilka sztuk roztoczy też na tych pszczołach widziałem. No może się okazać, że te pszczoły będą w jesieni roztoczowymi bombami, które mi tutaj no wręcz, że tak powiem, zrobią dla innych rodzin niekoniecznie pozytywną robotę, bo tak jak mówię, być może one będą w jesieni słabły i być może te roztocze będą się przenosić na inne pszczoły. Dlatego właśnie konieczne są w mojej ocenie, no i myślę, że nie tylko w mojej, ale no z moich doświadczeń to wynika, konieczne są właśnie te podziały na te mikruski nieszczęsne. Dlatego, że jak podzielimy rodzinę taką, powiedzmy jak ta tutaj, na 5, 6, 7 rodzin, 3-4 ramkowych, każda z tych rodzin dostanie przerwę w czerwieniu, każda z tych rodzin odchowa sobie matkę, to po prostu no, mamy tak. Po pierwsze, w każdej rodzinie jest odpowiednio mniej roztoczy. Po drugie, każda z tych rodzin ma delikatnie różną genetykę, prawda? Bo nie tylko to, że no, siostry nigdy nie są identyczne, a jeszcze się unasiennią innymi trutniami. Zawsze jest po prostu większa dywersyfikacja szans, że w pewnym momencie jakaś kombinacja genetyczna powstanie, która no, będzie sprzyjać tej pracy naszej, prawda, takiej no, bez leczenia. Także to mamy kolejną sprawę. Poza tym, jeżeli te rodzinki są mniejsze, one, prawda, raczej się zajmują sobą, dochodzą sobie do zimy, do siły, nie myślą o tym, żeby rabować słabiaczki i tak dalej, i tak dalej. Chociaż same mogą stać się ofiarami rabunku, prawda? Natomiast no, dajemy pszczołom zajęcie, żeby się zajmowały same sobą, to ma plusy i minusy. Bo jak pszczoły się nie muszą same sobą zajmować, to na pewno też wtedy mogą się zająć, powiedzmy, no, na przykład czochraniem się z roztoczy. No ale właśnie, zmierzam do tego, że tak mi podpowiada wiedza, tak mi podpowiada doświadczenie, że przez pierwszy okres najlepiej jest przejść właśnie na tych maluchach. To znaczy chodzi o to, żeby cały czas balansować na granicy samowystarczalności rodziny. To znaczy rodzina ma być do zimy w takiej sile, żeby była zdolna do racjonalnej zimowli. Ja oceniam taką zimowlę na 6-7 ramek na czarno w połowie września wielkopolskich. Zimowałem mniejsze rodzinki, przezimowywały te mniejsze rodzinki. Zimowałem na przykład na 5 ramkach moich 18 i te pszczoły sobie dawały radę. Natomiast no wiadomo, że wtedy bardzo często wychodzą 2-3 uliczki pszczół wiosną, no i nie ma mowy o jakiejkolwiek produkcji, no i ta rodzina też już się nie nadaje do podziałów na 5-6, tylko się nadaje do podziałów na 2, maksymalnie 3, jak sobie fajnie do zimy dojdzie. No i właśnie, i to nas sprowadza do tych maluchów nieszczęsnych. To jest dla mnie kompromis pewien. To nie jest tak, że ja uważam, że trzeba trzymać maluchy, bo to ma tylko sens. To znaczy, to ma pewien sens przejściowy i selekcyjny, ten, który wytłumaczyłem. Natomiast o co chodzi właśnie? Jeżeli mamy małą ramkę, taką na przykład jak tu jest ramka wielkopolska 18, niska, to jest wysokość, prawda, 18, czyli tak naprawdę realnie tej włoszczyny jest 16 może centymetrów,
to ta zimowla na takiej ramce no jest względnie nieracjonalna. To znaczy no pszczoły, prawda, wolą mieć mały przekrój poprzeczny, a wysoką ramkę. Tak przynajmniej mi podpowiada wiedza i doświadczenie. To nawet ci pszczelarze komercyjni tam, prawda, symulują dziuple, dają, prawda, 7-6 korpusów i, prawda, mówią, że to dzięki temu mają pszczoły tak jak dziupli. Tylko oczywiście tu wtedy mówimy o zimowaniu silnych rodzin, no ale no, to się nie zmienia u tych słabiaczków. To znaczy one na pewno wolą mieć miód nad głową. Jeżeli pszczoły rozłożą nieracjonalnie sobie miód, nie wiem, kłąb się zawiesi w środku, dojdzie do górnej beleczki, pójdzie w lewo czy w prawo, no to, prawda, skończy się ten pokarm, będzie mieć pokarm z drugiej strony ramki, no ale mróz przyspawa te pszczoły do ramki, do plastra, no i pszczoły padną z głodu. Dlatego właśnie te maluchy ja specjalnie zimuję tak na dwóch korpusach osiemnastkach, żeby one miały dużą ilość tej włoszczyny nad głową. Dlaczego nie na dwóch korpusach? Tylko na jednym korpusie z plastrem, który się podwiesza od dołu. Bo mamy tak. Pożyczymy sobie ramkę, jedna ramka i druga ramka. One mogą już zacząć być złe zaraz. I teraz popatrzmy, jak to wygląda. Tu mamy przerwę, tu mamy drewno, tu mamy przerwę, tu mamy drewno i dopiero mamy wosk. Czyli realnie mamy 4-5 cm dziury, którą pszczoły muszą zająć, a nie siedzieć na plastrze. Czy to jest jakiś straszny problem? No jak się prowadzi gospodarkę pasieczną, jak pszczelarz jest doświadczony i ustawia wszystko pszczołom, to nie jest to żaden problem. Znaczy można je po prostu odpowiednio ramki poprzekładać, odpowiednio podkarmić i te pszczoły się zawiążą. Wtedy najlepiej by było, żeby się zawiązały tu w środku, prawda? Żeby miały trochę do góry, trochę w dół, pokarm na górnej ramce i żeby sobie szły spokojnie do góry. Tak by było najlepiej. No ale właśnie, to znaczy można by tak robić i mógłbym też tak te gniazda ustawiać, natomiast ja po prostu tego nie chcę robić. Ja chciałbym ustawić pszczołom gniazda teraz w czasie podziałów, czyli koniec maja, czerwiec, maksymalnie do połowy lipca, zostawić to gniazdo i chcę, żeby pszczoły sobie same to gniazdo ustawiały. Ja nie robię czegoś takiego, a przynajmniej staram się nie robić, jak ustawianie gniazda pszczołom do zimy. Uważam, że pszczoły sobie same doskonale to gniazdo ustawią, no ale właśnie nie zawsze sobie ustawią same, jak są słabą rodziną i mają tą przerwę. Miałem już takie sytuacje i wiem, że koledzy też mieli taką sytuację, gdzie po prostu pszczoły się zawiązały bądź na dolnym, bądź na górnym korpusie i albo nie przeszły do góry, mając miód nad głową, albo u mnie była taka sytuacja, że kłąb zawiązał się na górze, a pod spodem było kilka plastrów z miodem i pszczoły mi padły z głodu. Dało się to uniknąć? Oczywiście, że się dało tego uniknąć. Wystarczyło ułożyć pszczołom gniazda i znowu wracamy do tego, że ja nie chcę tego robić. Chcę po prostu zostawić pszczołom taką powierzchnię w lecie, żeby sobie ją ustawiały same. Nie dalej jak dzisiaj, nie wiem czy tam na tym filmie coś tam nagrałem, ale nie wiem czy tam puszczę na tym filmie. Byłem na jednej z pasie, gdzie mam łukaszowego dadanta. I tam te pszczoły są w układzie takim, że mają dwa korpusy, tam z 8-9 ramek i na jednym i na drugim korpusie. I co ja zauważyłem? No te pszczoły oczywiście zimowały także wiosną były na górnym korpusie, dolny był pusty. One sobie tam siedziały, rozwijały się w bok. Oczywiście właśnie przez tą przerwę, którą tu pokazałem, one nie poszły w dół, tylko idą w bok. Prawda? Bo one, o ile dla dużej rodziny to nie jest problem. Po prostu jak mamy, nie wiem, rodzinę na trzech korpusach, dodamy jeden korpus, to pszczoły tam skoczą od razu. Natomiast mniejsza rodzina, jeżeli one, popatrzcie, mają możliwość rozwijania się, to tak. Jeżeli jest malutki kłąbik i pszczoły rosną, to on się, prawda, poszerza. I teraz tak, jak one zajajczą 1 cm więcej, to kłąbik się przesłoni o 1 cm.
I to dla małej rodzinki nie jest problem. One tam się rosną. I no dojdą do ścianki, prawda, idą w inną stronę. Natomiast jeżeli jest taka mała rodzinka i ona chce się rozwinąć, to jak ona się chce rozwinąć o 1 cm, to de facto musi przeskoczyć 5. Dlatego te małe rodzinki bardzo niechętnie między korpusami skakają. Jeżeli ja mam dwa takie korpusy z jednym plastrem, jest jeden plaster duży i ta rodzina jest już taka silna, że powiedzmy wypełnia 9-10 takich podwójnych plastrów i dołożę im korpus, to ta rodzina już jest na tyle silna, że ona sobie wskoczy na trzeci korpus. Natomiast jeżeli ja mam czteroramkową rodzinkę i chcę, żeby się rozwijała, no to ona pójdzie tylko w bok. I w tym dadancie właśnie też tak było, że pszczoły poszły zupełnie w bok. Ja im w jakimś tam momencie zamieniłem miejscami te korpusy, to znaczy dałem te pszczoły na dół, a korpus z włoszczyną wyrzuciłem na górę. No ale tak samo, no pszczoły niby chętnie idą do góry, ale tamte akurat nie są takie chętne. Trzeba by było, to znaczy one, prawda, poszły w bok. I wyglądało to tak, że był czerw zasklepiony, poszczególne puste komórki między czerwiem zasklepionym, no albo troszeczkę jajek, resztę zalane miodem. No a drugi korpus na górze pusty. Czyli nawet nie chciały miodu wynosić na górę. Ta rodzinka jest, tak jak mówię, na razie na tych ramkach 18,5 cm wysokości, szerokość dadanta. Na bodajże 7-8 ramkach tak jest czerw, no to nie jest potęga, to już jest taka dość fajna rodzinka, jeżeli chodzi o taką rodzinę zbierającą się, no ona taka powinna być oczywiście w połowie kwietnia, a nie w połowie czerwca, no ale jest jak jest, prawda, rozwija się jak się rozwija, no i właśnie ta przestrzeń tutaj, o której mówię, no to stanowi przeszkody dla pszczół, dlatego pracując na tych małych rodzinkach, ja po prostu nie chcę tego robić. Ja nie chcę im zmieniać korpusów, nie chcę im przekładać ramki z czerwiem na górne piętro. Chciałbym po prostu, żeby pszczoły się rozwijały tak, że ja im nie mieszam gniazda. To znaczy one zajmują sobie gniazdo, idą sobie w bok. Jak już są odpowiednie siły, to ja im dokładam to piętro i one sobie same wskakują na to górne piętro, a nie, że ja muszę je zachęcić, prawda, do przejścia. Kolejna jeszcze taka sprawa. No dzisiaj tam stwierdziłem, że jedna mi rójka wyszła z rodzinki, która miała raptem korpus wielkopolski. Ja tam troszeczkę tak właśnie powiedziałem, że to na własne moje życzenie ta rójka wyszła i tak było. Znaczy to moje życzenie było jakby podwójne. To znaczy pierwsza sprawa to była kwestia tego, że w zeszły weekend zobaczyłem, że ten nastrój się tam rozpoczyna. Były mateczniki zajajczone. Uznałem, że jak za tydzień przyjadę, pewnie jeszcze rójka nie wyjdzie i złapię starą matkę i podzielę sobie z matecznikami. No stało się inaczej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego na moje własne życzenie? Bo właśnie, zostawiam na korpusie pszczoły, one sobie dochodzą w bok i zaczynają mieć ciasno. Co trzeba zrobić? No trzeba by było wynieść ramkę na górę, a tam na przykład zostawić pustą. No, jakbym porozdzielał tak, że odbudowana pusta, czy na przykład odbudowana pusta, to w tym momencie pszczoły mają co robić, zaczynają budować, zajmują drugie piętro, muszą więcej wysiłku wnieść jakby zarówno w budowę tych plastrów, jak i w ogrzanie gniazda, w związku z czym nie w głowie im rojenie. Tylko w głowie im robota. Można tak robić. No i właśnie ja tego chcę unikać. To znaczy ja bym chciał tak prowadzić pszczoły, żeby im nie mieszać w gnieździe. Ja nie twierdzę, że ja nigdy tego nie robiłem. Ja też dawałem puste ramki i jeszcze nie raz to zrobię. Tutaj też właśnie, jak na przykład zrobiłem jakiś odkładzik, pusta ramka w środek, prawda? Także zdarza mi się tak zrobić też i na pewno mi się będzie zdarzało, ale chcę tego po prostu w maksymalnym stopniu unikać. Wydaje mi się, że po prostu lepiej, żeby ta rójka od czasu do czasu wyszła. To jest moje podejście oczywiście. Ja wiem, że pszczelarze się strasznie oburzają, jak te rójki wychodzą i prawda, tam skrzydełka ucinają, niedługo głowy będą ucinać, żeby tylko rójka nie wyszła. Natomiast po prostu no dla mnie to nie jest problem, że rójka ucieka. To znaczy ja wolę, żeby te pszczoły właśnie miały odpowiednie gniazdo. Jak rójka wyjdzie, nie ma problemu. Ja przecież wieszam skrzynki w lesie, żeby rójki tam przychodziły. Jeżeli ode mnie uciekną, to ja też się na to godzę.
Ja się staram oczywiście, jeżeli złapię gdzieś nastrój rojowy, pszczoły podzielić. Mam wtedy odkłady, mam starą matkę, prawda, jestem, no jest jakiś tam większy potencjał pasieki, ale jak pójdzie rójka, no trudno. Tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie większym problemem jest to, że ta rójka najczęściej jak sobie znajdzie nowy dom, to matka pójdzie pod nóż, a ja przecież tu lata spędzam na tym, żeby te matki moje były no odporne, żeby one sobie radziły same, żeby nie było tak jak ta Wiktoria, prawda, że są pszczoły bez skrzydeł. Także mi po prostu jest żal tych moich pszczół w momencie, kiedy wiem, że prawie na pewno te pszczoły skończą w ten sposób, że pierwsze co to zostaną odymione, no bo jak rójka przyjdzie, to przecież to jest roznoszenie chorób. Druga sprawa, no właśnie matka zostanie zabita. No bo skoro się wyroiła, to jest rojliwa. No okej, no jest rojliwa, no można było to temu zapobiec. Są proste metody, żeby zapobiegać. Ja się staram czasem oczywiście te metody stosować, czasem ich nie stosować. Dlatego właśnie, tak jak mówię, ja takie różne dziwne historie tutaj robię i prawda, sam się czasem sobie dziwię, że zamiast sobie prosto prowadzić te korpusy takie, jakie są, to ja gdzieś tam te plastry docinam, przekładam do pustych ramek. Ja to się staram robić w momencie, kiedy one są puste. Oczywiście zdarza mi się sporadycznie, że z jakichś powodów muszę wyciąć taki plaster z czerwiem. Natomiast ja po prostu, jak mamy rodzinę bezmateczną, z jakiegoś tam powodu, bo jest matecznik na wygryzieniu czy coś, wtedy jest pusty plaster, ja wtedy to wycinam, wsadzam w pustą ramkę, pszczoły sobie pięknie to wsadzają, dobudowują, przyklejają i później tak to wygląda. Jeżeli chodzi o takie plastry, to ja wiem, że to ktoś tam, prawda, napisał, że tam sodomia i gomoria w tej mojej pasiece, bo tam, prawda, są, mi to nie przeszkadza. To znaczy, to jest kwestia taka, że nie wiem, no równe plasterki, no to nie wiem, to może przeszkadzają pszczelarzowi, pszczołom na pewno nie, pszczoły jak wchodzą do dzikiego gniazda, to jak gdzieś tam połowę barciaki zjadły, to sobie po prostu te plastry naprawiają. Bardzo fajne te plasterki są tutaj, jak widać jest truteń i komórki robocze na tym jednym plasterku. Pszczółki sobie po prostu robią to, co chcą i tak powinno być, no ale tak nie jest. Okej, nie przynudzam już, bo i tak już przynudzałem. Zamykamy tą rodzinkę. No zobaczymy. Tu mam nadzieję, że się właśnie ta genetyka wymieni i jeszcze tą rodzinkę wtedy osierocę i z niej zrobię może ze 3. No i tu na tej pasiece chciałbym zazimować około 10 rodzin. Na razie mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rodzin, ta też będzie jeszcze w przyszłości do podziału. To tyle, cześć.